Siemanko, z tej strony Jojo, to znowu ja, znowu w tej samej koszulce, znowu w tym samym miejscu, ale mam dla was bardzo ważne ogłoszenie. W tym momencie, w momencie gdy ten film został opublikowany, jednocześnie zmienił się troszkę wygląd mojego kanału. Zmienił się baner, który nie jest banerem najstarszym, znaczy wcześniej były też inne banery, teraz jest nowiutki, żółty baner, no zaktualizowany, tak, jestem ja, już bez dreadów. Bo na starym jeszcze miałem dready. Nowe zdjęcia przystosowane do tego, jak teraz się robi banery. Ale dodatkowo co najważniejsze, zmienił się awatar. Poprzedni awatar, zielony awatar z napisem JoJo, z kostką, z moją twarzą. To jest awatar, który był na tym kanale praktycznie od samego jego założenia. Także dziwna decyzja zmienić ten awatar, ale już się zbierałem, zbierałem, zbierałem. Mam nadzieję, że nowy wygląd kanału Wam się podoba. To, że nowy nie oznacza, że też będę znowu przez 7 lat trzymał taki wygląd, więc być może. Jak będzie potrzeba, to zmienimy znowu. Ale słuchajcie, mam ważniejsze ogłoszenie, bo zmieniły się wizualia kanału. Ale podjąłem też bardzo ważną decyzję decyzję, na którą próbowałem się zebrać już od dwóch, trzech lat czyli założenie konta w Patronite. Patronite to jest portal, strona miejsce, gdzie tak naprawdę wy, jako widzowie lub po prostu Patroni, jak to tam jest nazwane, możecie wesprzeć osobę, którą chcecie wesprzeć: czy to waszego ulubionego twórcę YouTube'owego, czy osobę, której w ogóle twórczość lubicie, czy pewne projekty, które ludzie podejmują. Ja sam zastanawiałem się długo. Często też pisały różne osoby jakieś propozycje, że załóż patronite, załóż jakieś konto, załóż miejsce do wsparcia. No i słuchajcie, znalazłem jakiś punkt zaczepienia, bo nie miałem pomysłu, po co byłby mi ten patronite. No zbierałbym tam pieniądze, no na pewno bym je przeznaczył w jakiś sposób na rozwój kanału, bo zawsze staram się te pieniądze, czy z donate'ów, czy z jakichś napiwków, czy z czegoś, co od Was otrzymuję, czy z YouTube'a przeznaczać na kanał, to zastanawiałem się, po co jeszcze ten Patronite. No i ostatnio, pojawiło się bardzo duże zainteresowanie filmami z zawodów. I pomyślałem sobie, że kurczę. Fajne są te filmy z zawodów w Polsce, ale powiedzmy sobie szczerze: pojadę 3-4-5 razy i te wszystkie zawody będą takie same. Pojechałem do Kostelca. Okazało się, że były to ciekawe zawody, różniły się od zawodów w Polsce, a były organizowane w Czechach, tuż obok. I zacząłem się zastanawiać, kurczę, jak by wyglądały zawody w innych miejscach, w Europie czy w ogóle na świecie. No i tu właśnie. Powstał pomysł, żeby założyć to Patronite'a, ponieważ przyznam się Wam szczerze, że no, nie będę miał możliwości, żeby na przykład regularnie jechać sobie gdzieś za granicę na zawody. E, po prostu jako uczestnik, żeby zrobić vloga, ponieważ często to będzie koszt wynoszący nawet kilka tysięcy złotych. E, w związku z tym sam no, na razie w tej chwili nie jestem w stanie sobie na to pozwolić, ale postanowiłem, że być może Wy będziecie chcieli wesprzeć mnie e, w tej kwestii. Dlatego powstał ten Patronite. Nie jest to nic obowiązkowego. Nie jest to nic w żadnym wypadku obowiązkowego. Tak naprawdę, jeśli chcecie po prostu mnie wesprzeć, wesprzeć moją twórczość, to możecie to wykorzystać. Tam są podane różne progi, przy każdym progu coś się będzie działo. Oczywiście, przy każdym wsparciu, też w jakiś sposób ja chcę wam to wynagrodzić. Myślę, że w miarę ciekawe wymyśliłem te nagrody ze swojej strony. No i też myślę, że te progi są w miarę przemyślane. Oczywiście, jeśli na przykład nie uda się osiągnąć żadnego progu i. Nawet pierwszego, to i tak kwota, która będzie wpływała na tym Patronajcie, będzie przeznaczana w jakiś sposób na rozwój tego kanału, albo po prostu w dłuższej perspektywie będzie odkładana, 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 tak, żeby kiedyś odłożyć i na przykład jechać na jakieś fajne zawody Z zagranicą I tyle, i chciałem Wam to przekazać. Wiem, że to będzie krótki filmik, ale jest to filmik niezwykle ważny, ponieważ, tak jak mówię, zbierałem się już od kilku lat z tym patronite'em, a i tak się bardzo boję. W momencie, gdy to nagrywam, i pewnie przyszły ja. Który będzie klikał przycisk publikuj, też ma obawy przed tym, jak zostanie ten film odebrany, szczególnie dlatego, że w ostatnim czasie pojawił się nagły duży przyrost subskrypcji i widzów na tym kanale. I mam nadzieję, że nie zostanie to odebrane jako wizja taka, że nagle przybyło Ci subskrypcji, to chcesz wykorzystać to, żeby zarabiać. Patronite'a już myślę o nim od dwóch, trzech lat. Widzowie, którzy oglądali mnie na streamach, ileś tam temu już wiedzą, że się dopytywałem o tego Patronite'a, zastanawiałem i po prostu teraz ta moja chęć przerzucenia się z filmami ze stricte tylko recenzji, unboxingów kostek na bardziej takie lifestyleowe rzeczy związane ze speedcubingiem, czyli wyjazdy na zawody, jakieś tematy o speedcubingu, stwierdziłem, że to jest po prostu najlepsza okazja. I jak nie teraz, to już pewnie nigdy bym to opatranialne nie założył. Mnie to nic nie kosztuje, Was w sumie, jeśli nie chcecie, też nic nie kosztuje. Jeśli chcecie, możecie wesprzeć. No i tyle, to co? Trzymam kciuki za powodzenie tego projektu, mam nadzieję, że będziemy mogli widywać się częściej za granicą, że będę mógł Wam pokazać filmy nawet z największych imprez na świecie. Docelowo fajnie byłoby wybrać się za dwa lata na Mistrzostwa Świata i nagrać Wam z tego relację, pokazać jak wyglądają największe, najważniejsze zawody speedcubingowe na świecie, a jak to wyjdzie przekonamy się już. Niedługo, także dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Niezmiennie od tego, czy ktoś będzie wspierał na Patronacie, czy nie będzie, dla mnie widzowie zawsze będą bardzo, bardzo ważni, dlatego już teraz Wam serdecznie dziękuję i żegnam się z Wami. Widzimy się już niedługo w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!